Myszka bezprzewodowa, myszka, która potrzebuje stacji dokującej, klawiatura na Bluetooth, klawiatura na kabel, myszka na kabel, czy nawet. Głupi, pendrive. Wszystko to ma podłączenie pod USB, no i wiadomo, można to spokojnie podłączyć pod komputer. Ale zostaje nam jedno pytanie: czy takie rzeczy można podłączyć na przykład pod nasz smartfon? Przecież to byłoby świetne, gdyby podłączyć się pod telefon i na przykład korzystać z klawiatury albo z myszki, albo móc sobie pendrive'a podłączyć bezpośrednio pod telefon, a nie zgrywać najpierw z pendrive'a na komputer, a potem z komputera na telefon. Czy da się tak zrobić? Okazuje się, że jak najbardziej, a do tego będziemy potrzebować tak zwanego USB OTG. Z jednej strony mamy końcówkę w moim przypadku USB-C, a z drugiej strony standardowe USB. No i dzisiaj się dowiemy, czy dzięki temu małemu adapterkowi będziemy mogli podłączyć klawiaturę, myszkę czy pendrive'a wprost pod nasz smartfon. Oczywiście wcale nie musicie wybierać USB OTG od Samsunga, które ja posiadam. Możecie sobie na przykład wziąć jakieś innej firmy. Ale z racji tego, że ten adapter dawali do zestawu z Samsungiem Galaxy S10e, no to wykorzystam taki adapter. Najważniejszą rzeczą jest fakt, że wasz telefon musi obsługiwać USB OTG. Oczywiście takie informacje znajdziecie w Google, więc wystarczy sobie, sobie sprawdzić, czy Wasz smartfon takie coś obsługuje, ale wydaje mi się, że raczej obecnie każdy średniak i flagowiec na pewno te funkcje mają. Mamy tutaj nasz smartfon oraz nasze USB OTG od Samsunga, a tutaj pierdyliard innych rzeczy jak myszki, klawiatury, a dajcie spokój. Na wstępie podłączmy sobie nasze USB OTG jak możemy zauważyć, nic się nie działo? Jakieś powiadomienia? Ładowanie podłączonego urządzenia poprzez USB. Dotknę wyświetlić inne opcje USB. Podłączone urządzenie to urządzenie. O, ciekawe. No dobra, więc teraz podpowiadajmy na pytania. Pierwsze, czy można podłączyć klawiaturę przewodową pod nasz telefon? Razer Huntsman Mini na redach. Posiada on wtyczkę USB. Wiecie, czego jestem ciekaw? Czy podświetlenie też będzie świecić? No i czy w ogóle klawiatura będzie wykrywana przez telefon? Podłączamy. Ale jaja. <laughs> więc to mamy potwierdzone. Poprzez USB OTG możemy podłączyć klawiaturę przewodową, no i ona też będzie świecić. A jak chodzi o sterowanie podświetleniem, to szczerze mówiąc, nie wiem jak mam sterować tym podświetleniem. Nie ma aplikacji na sklep Play do Razera, żebym mógł nim sterować, więc... Kurczę, nie wiem. Drugie, czy można podłączyć myszkę przewodową pod nasz telefon? Myszka przewodowa, czyli w tym przypadku Modekom GMX4, również posiadająca podświetlenie i również posiadająca wtyczkę USB. Podłączmy ją. No jak możemy zauważyć, myszka również włączyła swoje podświetlenie oraz co ciekawe, mamy normalnie kursor. Zobaczcie. Więc tak, myszkę przewodowo również możecie podłączyć pod wasz telefon. Czy można podłączyć pendrive'a pod nasz telefon i czy on będzie wykrywany? Żeby sprawdzić, czy nasz pendrive będzie wczytywany, wchodzimy sobie w foldery. Podłączałem pendrive'a. Pamięć USB 1 28 GB. Tak, działa. Czyli jak możecie zauważyć, możecie podłączyć pendrive'a przez USB OTG pod telefon i ściągać z niego dane bezpośrednio na wasz smartfon, czy tam na wasze inne urządzenie. Nie musicie wcale przełączać się przez kompa. Kolejną ciekawą kwestią jest fakt, czy można podłączyć klawiaturę, która obsługuje Bluetooth pod telefon, który obsługuje Bluetooth. Klawiatura z łącznością po bluetooth. Ta klawiatura posiada wbudowany swój akumulator, więc nie będzie czerpać energii z waszego telefonu, więc tak naprawdę USB OTG w tym przypadku nie będzie nam potrzebne. Przełączamy się na wersję wyszukiwania Bluetooth, wchodzimy w Bluetooth w na naszym telefonie, teraz inicjujemy szukanie naszej klawiatury, czyli parowanie naszej klawiatury, pojawia się, trzeba wpisać kod, 7, 2, 4, 8, 6, 8, łączenie, połączono, dobra. Sprawdźmy, czy działa. Działa jak najbardziej, jak przyjemnie się pisze. Czy można podłączyć myszkę bezprzewodową, która łączy się poprzez 2,4 GHz, pod nasz telefon? Myszka bezprzewodowa, w tym przypadku Razer Viper Ultimate wersji Białej. Do działania potrzebujemy takiego adapterka 2,4 GHz. Podłączamy się, no i jak najbardziej, zobaczcie. Działa! Bezprzewodową myszkę poprzez adapterek 2,5 GHz również możecie podłączyć pod wasz smartfon, no tego to się nie spodziewałem. I zobaczcie, podświetlenie również działa, ale to dlatego, że ta myszka posiada wbudowany akumulator. Czy można podłączyć myszkę bezprzewodową, która potrzebuje stacji dokującej, żeby móc działać pod nasz telefon? A co z taką myszką jak Razer Mamba Chroma Wireless? Ona nie ma żadnego adapterka. Jej odbiornikiem jest taka oto cała stacja dokująca. Czy telefon ma na tyle siły, żeby zasilić stację dokującą, żeby myszka działała? Podłączamy stację dokującą. Teraz włączmy myszkę. Ja kręcę. Ha, działa! I myszka też działa. Ale czajcie, to płaczcie. Stacja dokująca też świeci. A co najlepsze, jeżeli ja położę teraz myszkę na stację dokującą, to myszka zaczyna się ładować. Więc, jeżeli jesteście w podramkowej sytuacji i potrzebujecie naładować swoją myszkę, możecie ją naładować poprzez usb OTG z waszego smartfona. A sprawdźmy jeszcze stację dokującą z Viper Ultimate. Podłączmy samą stację. No i tak, stacja z Vipera, oj, również się świeci. Również Viper zaczyna się w tym momencie ładować. A jak teraz jest w wersji bezprzewodowej, to trzeba wsadzić tutaj adapterek 2,4 GHz. I tak, również działa. Ja kręcę. Ej, tego co się naprawdę nie spodziewałem. Wiedziałem, że będzie to działać, ale nie w ten sposób, że nawet stację dokującą da rady zasilić. Ja jestem szczerze mówiąc szokowany. A jak Wy? Piszcie w komentarzach. A w sumie przy okazji naładuję sobie myszkę. Jak możecie zauważyć jest to niesamowite. Sami się nie spodziewałem rezultatów, ale wychodzi na to, że tak, można podłączać sobie przeróżne rzeczy poprzez USB OTG. Oczywiście Wy nie musicie kupować oryginalnego USB OTG Samsunga, który szczerze mówiąc obecnie kosztuje nie wiem 20 zł. To myślę, że jak poszukacie to i taniej znajdziecie. Ale możecie sobie wybrać różnych innych firm. Po prostu ja miałem Samsunga pod ręką, to przetestowałem Samsunga. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo inne pomysły co można podłączyć poprzez USB OTG pod telefon, to piszcie, a ja ja sprawdzę, czy się da. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z takimi właśnie małymi pierdółkami, które naprawdę są przydatne, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!